Bardzo dużo zamieszania wprowadził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 roku. Szczególny problem dotyczy wniosków, które składane są przez spółki kolejowe. Pojawiają się w trakcie postępowań nowe dowody, nowe fakty, chociażby związane z tym, że spółki kolejowe w statutach mają wpisane na przykład działalność w zakresie archiwów, czy działalność medyczną, czy działalność w zakresie powszechnego obowiązku obrony. I w tym kontekście pojawia się pytanie, czy w związku z tym te wnioski są zasadne, czy jednak nie. Ciąg dalszy mamy problemów z opodatkowaniem rozłączników, które są montowane na liniach średniego napięcia, które są zdalnie sterowane. Wiele przedsiębiorstw złożyło wnioski o stwierdzenie nadpłat. Także tym problemem zajmiemy się. Kolejna taka kwestia kluczowa, którą mamy na co dzień w gminach de facto, jest to tematyka modernizacji gruntów i budynków. W trakcie roku podatkowego zmiany decyzji podatkowych, odpowiednie tryby postępowania związanych ze zmianą decyzji. Także, proszę Państwa, kwestia zmiany decyzji w kontekście na przykład kontroli podatkowych, które ujawniły nowe dowody, szczególnie chodzi o osoby fizyczne i postępowanie za ubiegłe lata podatkowe. No i proszę Państwa, problem, który widzę, narasta cały czas, jest to tematyka stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu zakupu, zainstalowania paneli fotowoltaicznych. Coraz więcej głosów pojawia się w kontekście dopuszczalności stosowania ulgi, jeżeli rolnik ma fakturę VAT na 8%, prawda, która świadczy o tym, że zakup jest na cele mieszkalne, czy w tym przypadku można taką ulgę przyznać. Problemy związane z dofinansowaniem, kwestia umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, czyli przeniesienia instalacji fotowoltaicznych na bank w zamian za udzielony kredyt, postępowanie z takimi wnioskami. O tym wszystkim będę mówił w dniu 24 sierpnia. Gorąco Państwa zachęcam, jeżeli Państwo też chcecie, możecie wysyłać wcześniej pytania na TaxPress. Ja postaram się także w ramach szkolenia na te pytania odpowiedzieć. Tak więc serdecznie zapraszam. Miłego wypoczynku w tym czasie też Państwu życzę i do zobaczenia i usłyszenia. Wszystkiego dobrego.